proszę Państwa, Warszawa, centrum Warszawa. No i oczywiście ten nasz kochany Pałac Kultury Stalina i Lenina, chociaż już nie wiadomo, czy kochany, czy niekochany. I tutaj jak z tą babką tak rozmawiam w tej żółci, co Państwo ją widzą, to ona mówi, że nie rozumie pewnych rzeczy i co to będzie, czy warto się modlić, czy się nie warto modlić. No właśnie, co to będzie. No, że to przecież mówi Kaczyński, chciał postawić Muzeum Sztuki Nowoczesnej, proszę Państwa. Przecież Kaczyński chciał postawić, to znaczy rządownie swojego celu. Proszę Państwa, także już jedziemy do domu. Pałac Kultury Stalina i Lenina zawiódł dzisiaj. Ten budynek, on jest ponoć wyższy, ten po lewej, od Pałacu Kultury Stalina i Lenina, no ale widzicie Państwo, zależy co, kto, z której strony się patrzy. No niestety to nie są drapacze chmur, to niestety nie jest Ameryka, jest pełno wariatów, a stoi jeden, proszę Państwa, i gada do siebie, trzepie ramionami. Także macha tymi i po prostu się wścieka, jak Janek Witek też rozmawiał z firmą jakąś tam, proszę Państwa, telefoniczną, że dzwoni dookoła świata i z powrotem i nie wiadomo, za co musi płacić. Schizofrenik, no ale też dużo prawdy wypowiedział. Także do Anglo-Ameryki Białystok mamy 185 km. Chodźmy, pokażmy, jak na lotnisko pojedziemy, żeby stamtąd lecieć samolotem do Anglo-Ameryki Białystok. Serdecznie Państwa zapraszamy. Jest tu Warszawa, proszę Państwa, rechodupki, tak rechodupczą, potem zgrzytali na Jezusa zębami, zabili Jezusa, potem Szczepana zabili, zgrzytawszy na nich zębami. No wiecie Państwo, Pałac Kultury Stalina i Lenina to nic dobrego, bo to tak jak Grzegorz Braun mówił, że ateistyczny akcent, prawda? Dla ateistycznej już Warszawy, najwyżej moherowej, a to już jest ciut gorzej niż chrześcijaństwo, bo to nie jest chrystianizm, to nie jest to, co było. Tam nie było bałwochwalstwa, tam było Jahwe, tam było Jehowa, tam były wszystkie przykazania, a tutaj nie ma drugiego. Także w żebracznicy, proszę Państwa, nie ma drugiego przykazania, bo żebracznica na jedynce, mówią, i że na trójce stoi. Czekamy na Pałac Zielony, a niestety nie ma Pałacu Zielonego. Bieda. Przecież ja tu nie będę o 12 w nocy warować, czekawszy, czyli czekając, tak mówią warszawiacy, mówią tak różnie, my często też parodiujemy, że czekając, że aż w nocy będzie zielony, to już jest 11 w nocy.